W czwartek 19 marca kolejny zwykły, niezwykły dzień. Wiele osób nadal chodzi do pracy, pracują również urzędy, ale ze względu na zagrożenie koronawirusem wprowadzono pewne ograniczenia. Ochrona ratusza wpuszcza petentów w sposób kontrolowany. Każdy po wejściu do środka, również pracownicy, muszą podpisać się na specjalne listy, które ewidencjonują wchodzących oraz mieć zmierzoną temperaturę i zdezynfekowane ręce. Przy ochronie ustawione są specjalne skrzynki, do których można wrzucać dokumenty i podania skierowane do poszczególnych wydziałów. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów, ale w bardzo okrojonym składzie urzędnik stanu, młoda para, świadkowie i czasami fotograf. Panie Prezydencie, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany, jeśli chodzi o czas pracy ratusza? Sytuacja jest nadzwyczajna i to wymusiło zmianę pracy urzędu. Mieszkańcy przyjmowani są codziennie do godziny 13, natomiast urząd pracuje codziennie między 7.30 a 15.30, przy czym część urzędników pracuje zdalnie i taka sytuacja no, będzie trwała do odwołania.